Zmieniła się tutaj definicja tego wolnego zawodu. Do tej pory, powiedzmy, wolne zawody nie mogły opodatkować się tym ryczałtem, natomiast w tej chwili podatek, definicja zawarta w tym od 2021 roku też pozwoli na rozliczenie się tym wolnym zawodom, czyli osobom, podmiotom, które świadczy osobom fizycznym, bo to pochodzi o to podatek dochodowy od osób fizycznych, które świadczyły usługi na rzecz osób fizycznych związanych z prowadzoną działalnością tych osób fizycznych, które świadczyły usługi na rzecz osób prawnych, a także organizacji nieposiadających osobowości prawnej, też będą mogły rozliczać się ryczałtem. Tutaj taka duża grupa, katalog jakby powiedzmy zawodów się w to zmieści, dlatego że dojdą do tego doradcy podatkowi, księgowi, taki szereg zawodów prawniczych, jak adwokaci, notariusze, radcowie prawni, ale też na przykład lekarze, pielęgniarki czy nauczyciele, ale wykonujący korepetycje, czyli dający korepetycje. Od 2021 roku też będą mogły te zawody, te osoby świadczące tego typu usługi, ewentualnie wybrać sobie rozliczenie ryczałtem. No i to jest jeszcze jeden plus, bo stawka się obniża tego ryczałtu. Do tej pory te wolne zawody to miało tą stawkę 20%, w tej chwili ona będzie dla części tych osób 17%, także one sobie same będą musiały ewentualnie przekalkulować, czy mają na tyle kosztów, żeby rozliczać się powiedzmy według skali podatkowej, czy tych kosztów nie ponoszą i dla nich jest bardziej opłacalne rozliczanie się przychodem, no to już jest decyzja indywidualna każdego z osób, które uzyskuje przychody z tego tytułu działalności. Zmieniły się też stawki podatkowe, jeżeli chodzi o część świadczonych usług, z 17 na 15%. Też została obniżona, na przykład usługi fotograficzne, usługi tłumaczeń, również mają obniżoną stawkę podatku z 17 na 15%.